Iga Świątek pokonała Coco Gauff w dwóch setach i jest już bardzo bliska awansu do półfinału WTA Finals. Dlaczego bardzo blisko, a jeszcze nie z tym awansem? O tym sobie za moment między innymi porozmawiamy. Z tej strony Mateusz Stańczyk, witam Was bardzo gorąco. Na samym wstępie chciałbym zaproponować Wam pewną ofertę, jaką tutaj ma Wam do przedstawienia właściciel kanału, a więc Dawid Wiktorski, oferta od firmy Forbet. Można skorzystać z pakietu powitalnego z kodem TBD. A przechodząc już do meritum, a więc tego, co się wydarzyło właśnie minionej nocy, Iga Świątek pokonała Coco Gauff już po raz kolejny, po raz dziewiąty w karierze. Na 10 spotkań, aż 9 zwycięstw zanotowała Polka z Amerykanką. Niesamowity wyczyn i muszę przyznać, że było to spotkanie bardzo dziwne, bo początek meczu wydawało się, że już od samego startu będzie tutaj nawiązana ta bardzo wyrównana rywalizacja, bo przecież Coco Gauff, która zrobiła duży progres i też zaimponowała w tym pierwszym meczu tutaj właśnie w Cancun, pokonując bardzo pewnie Ontrzaber, nie zostawiając jej tutaj żadnych szans, oddając tylko zaledwie jednego gema. Tymczasem Coco Gauff w tym meczu z Igą Świątek na początku niby toczyła wyrównane gemy, ale jednak było widać taką przewagę mentalną po stronie Igi Świątek, że Iga właśnie lepiej znosiła to spotkanie od samego początku. Była bardzo pozytywnie nastawiona Polka i to nam się gdzieś bardzo podobało, a właśnie Gauff wyglądała na taką wręcz nieobecną na korcie pewnymi momentami. Były też oznaki frustracji, rakieta lądowała chociażby na korcie. No i ostatecznie ten pierwszy set padł łupem Świątek wynikiem 6-0, więc no spektakularny wynik. 22 set w tym sezonie wygrany do zera. W dodatku Iga ma 29 setów wygranych wynikiem 6-1, więc łącznie to już 51 takich setów wygranych 6-0 lub 6-1 w tym sezonie 2023. To musi absolutnie tutaj gdzieś robić wrażenie. No i ten drugi set, gdzie właśnie zastanawialiśmy się poniekąd, jak zareaguje na to, co się wydarzyło w pierwszej partii Coco Gauff. Okazało się, że weszła do gry. Udało się wygrać w końcu gema po tym, jak Iga Świątek zdobyła 7 z rzędu. No i potem przytrafił się taki słabszy moment po stronie Raszynianki. Okazało się, że no, poszła dwa razy do siatki, chciała skończyć wymianę właśnie szybko przy siatce i to nie były chyba najlepsze wybory, bo Iga dwa razy popełniła bardzo dosyć proste błędy przy siatce, no i w konsekwencji dała się tutaj przełamać. No i Gauff wyszła na prowadzenie 2-1, potem poszła za ciosem, wygrała kolejnego gema, zrobiło się 3-1 i tak troszkę zaczęliśmy się niepokoić, jak to będzie dalej wyglądać. No i Iga ruszyła do odrabiania strat, wygrała szybko kolejnego gema, zrobiło się 3-2 dla Amerykanki, miała oczywiście Gauff swój serwis. No i dostaliśmy bardzo długiego gema, gdzie zastanawialiśmy się właśnie, jak on się zakończy. Ostatecznie Amerykanka jeszcze potrafiła utrzymać swój serwis, wyszła na 4-2. No ale potem Iga wygrała dwa gemy z rzędu i doprowadziła do stanu po 4. I kiedy wydaje się, że już Iga przejmuje kontrolę nad spotkaniem, nagle przy stanie 4-4, 30-0 z perspektywy serwującej Polki, no coś się znowu zacięło i Gauff wygrywa 4 punkty z rzędu, wychodzi na 5-4 i serwuje po zwycięstwo w drugim secie. I co się dzieje? Wygrany pierwszy punkt przez Amerykankę, a potem no coś, co jest wręcz niespotykanego na tym poziomie. 4 podwójne błędy z rzędu i rzeczywiście też można tutaj zwalać gdzieś trochę na warunki, jakie w drugim secie zwłaszcza zaczęły panować na korcie. Wrócił gdzieś ten porywisty wiatr, który miał być właśnie i był zapowiadany na środowe popołudnie w Cancun i środowy wieczór. No ale
Też wydaje się, że Amerykanka po prostu nie poradziła sobie w tej sferze takiej mentalnej i czuła po prostu cały czas gdzieś tę presję, jaką narzucała Iga Świątek, i widać było, że Polka zdecydowanie lepiej sobie właśnie w tym aspekcie poradziła w tym spotkaniu, i ten mecz nam to pokazał. Pierwszy set i też końcówka drugiego, bo w końcówce drugiego seta Amerykanka była naprawdę już w takim stanie, że wydawało się, że ona wręcz zaraz zejdzie z tego kortu i bardzo chciała, wydawałoby się, wręcz to zrobić, no ale grała cały czas, ale zupełnie już jej ta końcówka nie wychodziła. Iga Świątek zdobywała kolejne punkty i jakoś tak przystanie 6-5, gdy się zrobiło z perspektywy Polki, i potem Amerykanka serwowała to gdzieś, jednak czuliśmy podskórnie, że to może być ostatni gem tego pojedynku, że nie będzie tutaj tiebreaka w drugim secie, tylko Iga Świątek zakończy to jeszcze przed decydującą taką rozgrywką. No i rzeczywiście tak się stało. Iga Świątek wygrała drugiego seta 7 do 5 i też cały mecz w dwóch setach. Bardzo cenne zwycięstwo, kolejna podbudowa mentalna. Iga widać, że bardzo cieszyła się z tej wygranej. Owszem, no były pewne zdarzenia, które powodują, że może być różny odbiór tego, co się wydarzyło na korcie, tak jak wspomniałem, właśnie ten wiatr i tak dalej, ale jednak Iga po raz kolejny zaimponowała, że potrafiła się odnaleźć w tym absolutnie już kluczowym gdzieś momencie i wykorzystała słabość po stronie rywalki. To jest ta cecha mistrzów, którą zaimponowała Iga Świątek. Wygrała bardzo ważne spotkanie z Coco Gauff, ma dwa zwycięstwa na swoim koncie, no ale tak się składa właśnie, że jeszcze nie ma tak naprawdę w 100% zagwarantowanego awansu do półfinału, chociaż trzeba przyznać, że musiałaby się wydarzyć wręcz katastrofa, żeby Iga tego awansu do półfinału WTA Finals nie wywalczyła. Dlaczego tego awansu nie ma? Otóż tak się składa, że po Idze i Coco swój mecz rozgrywały Ons Jabeur i Markéta Wondrouszowa. Idealnym scenariuszem byłoby, gdyby Markéta Wondrouszowa wygrała z Tunezyjką. Wówczas Markéta dałaby pierwsze miejsce de facto Idze Świątek, bo Iga by miała wygraną i z Markétą, i z Coco Gauff. No i wówczas, tak jakby w tym meczu w ostatniej kolejce, właśnie Ons Jabeur grałaby z Igą Świątek już tak naprawdę o nic, a z kolei Markéta Wondrouszowa z Coco Gauff grałyby o drugie miejsce w grupie. Ostatecznie to wszystko inaczej się potoczyło. Po cichu liczyliśmy, że chociaż Markéta urwie tego jednego seta, i wtedy to też by dawało przynajmniej awans pewny do półfinału Idze Świątek. Mecz potoczył się jednak inaczej i trzeba przyznać, że zobaczyliśmy zupełnie inne spotkanie, aniżeli w przypadku meczu Igi Świątek z Coco Gauff. Zupełnie inne tempo. I też widać było ogromną frustrację na twarzach obu zawodniczek. To momentami się naprawdę bardzo przykro oglądało. To nie była na pewno dobra reklama kobiecego tenisa, wręcz powiedział, że antyreklama, bo rzeczywiście ciężko się to oglądało. Zawodniczki, nawet jak wygrywały wymiany, to potrafiły być bardzo niezadowolone wręcz z tego, co się dzieje na korcie. A powinno być wręcz odwrotnie, tak? No bo skoro wygrywasz wymianę, to powinno cię gdzieś podbudowywać, motywować, a tymczasem widać było na twarzach zawodniczek, jakby one miały serdecznie dość i najchętniej by chciały zejść z kortu. No ostatecznie do żadnego zejścia z kortu nie doszło, ale widać było, że obie panie się mocno męczyły. Ostatecznie Ons Jabeur gdzieś w obu setach była delikatnie krok z przodu i potrafiła ugruntować tę swoją przewagę w obu partiach, i w konsekwencji Ons Jabeur wygrała spotkanie 6-4, 6-3. No i tym samym w tej grupie teoretycznie wciąż wszystko jest możliwe pod kątem rywalizacji o awans do półfinału, i dlatego też Iga Świątek jeszcze tego awansu nie wywalczyła w 100%, ale jest rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo bliska tego awansu. Ja teraz pozwolę sobie przedstawić właśnie Państwu taką sytuację, jak to wygląda w grupie, bez wgłębiania się w takie szczegóły tabelkowe, bo
jeśli chcecie w takie szczegóły tabelkowe się wgłębić, to zapraszam Was bardzo gorąco na profil Skortu Informacje Tenisowe. Tam jest wrzucony na Twitterze taki post, gdzie właśnie jest omówiona cała sytuacja w grupie Chetumal, a więc tej grupie, gdzie jest Iga Świątek. I tak się składa, że Iga Świątek w tym momencie potrzebuje wygrać dwa gemy z Ons Jabeur, żeby awansować do półfinału. Jeśli właśnie Iga wygrałaby dwa gemy i powiedzmy, że Jabeur wygrywa mecz z Igą Świątek, tracąc zaledwie te dwa gemy, to Iga miałaby bilans gemów 28-23, a Ons Jabeur 25-21 i stosunek procentowy lepszy miałaby wówczas Iga i to by jej wystarczyło absolutnie już do awansu. Także dwa gemy Igi Świątek w meczu z Jabeur i już jest Iga w półfinale, ale na pewno Iga będzie chciała pójść po pełną pulę, tutaj wygrać spotkanie z Ons Jabeur, no i tym samym awansować do półfinału bezpośrednio z pierwszego miejsca i też wygrywając całą grupę. Tę grupę może również wygrać w przypadku, jeśli Iga na przykład wygrałaby tylko seta z Ons Jabeur. No i wówczas musiałaby liczyć na korzystny wynik w meczu Goff-Wondrouszowa i tam Goff musiałaby pokonać Wondrouszową. Wtedy też Iga Świątek miałaby to pierwsze miejsce. Jest też możliwość przegranej teoretycznie Igi w dwóch setach z Jabeur i wtedy też gdzieś jest taka możliwość, żeby przy korzystnym bilansie gemów Iga zajęła to pierwsze miejsce, ale Iga na pewno będzie chciała pójść tutaj po swoje, po pełną pulę, tym bardziej, że są ważne punkty do rankingu. Można odrobić do Aryny Sabalenki, bo wiemy, że Sabalenka już ma na swoim koncie jedną porażkę w tym turnieju. Za moment właśnie też gdzieś do tego wątku przejdę, ale no rzeczywiście widzimy, że Iga naprawdę jest dobrze nastawiona, to dobrze rokuje na kolejne mecze. Widać, że mimo że to jest olbrzymie wyzwanie dla zawodniczek rywalizować na tym korcie, w tych warunkach, to jednak Iga potrafi się gdzieś sfokusować, skoncentrować na tym swoim zadaniu, jakie ma do wykonania, a o innych rzeczach po prostu dyskutuje sobie gdzieś z boku, obok, poza kortem, na korcie skupia się po prostu na wykonaniu gdzieś swojego zadania i to jest najważniejsze, najcenniejsze i też najprzyjemniejsze z naszej perspektywy, bo cieszymy się z kolejnych wygranych Igi Świątek. Także to tyle, jeśli chodzi o ten wątek. A teraz przejdźmy właśnie do tego, co się dzieje w drugiej grupie, w grupie Bacalar. Tam przecież Jessica Pegula już ma zagwarantowany awans z pierwszego miejsca po tym, jak wczoraj właśnie Jessica Pegula pokonała Arynę Sabalenkę i też Jelena Rybakina pokonała Marię Sakkari. Tak się złożyło, że właśnie te wyniki dały już awans Peguli z pierwszego miejsca. Sakari została wyeliminowana, a o drugie miejsce powalczą dwie zawodniczki, a więc Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina w takim bezpośrednim pojedynku. Można powiedzieć taki mały ćwierćfinał, jeśli chodzi o właśnie walkę o ten awans do półfinału nam się przytrafił w tej grupie i będzie naprawdę bardzo ciekawa rywalizacja, też patrząc pod kątem tej walki o pozycję, o utrzymanie w przypadku Aryny Sabalenki, utrzymanie pozycji liderki rankingu. Bardzo jestem ciekaw tego starcia, jak Sabalenka wytrzyma ten mecz, bo widać było, że no, w tym starciu z Pegulą, jak już Amerykanka docisnęła, to widać, że to już nie była ta Sabalenka, co chociażby w meczu z Sakkari, a z kolei widać było też u Rybakiny, że jest lepiej, ale jeszcze ma na pewno jakieś rezerwy. Ten pierwszy set na pewno bardzo udany Rybakiny z Sakkari. Potem było już trochę ciężej. No ale to będzie nowy dzień, nowe rozdanie. Zobaczymy zatem, czy Sabalenka, czy Rybakina wyjdą z drugiego miejsca. O tym się przekonamy. No i też zwyciężczyni tego meczu niewykluczony, że trafi w półfinale na Igę Świątek. Jeśli Iga Świątek wygrałaby swoją grupę, no to właśnie trafi na zwyciężczynię tego pojedynku w półfinale. Także dzieje się naprawdę bardzo ciekawie wokół WTA Finals i myślę, że będzie się działo ciągle
co niemiara, także warto też śledzić rozgrywki, to co się dzieje, bo każdego dnia dostarczane są absolutnie wielkie emocje. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, o te rozważania podsumowujące to, co się dotychczas wydarzyło podczas WTA Finals. Ja Was bardzo zachęcam do zostawienia łapki w górze, do zasubskrybowania kanału Tennis by David. Też zaglądajcie na stronę tennisbydavid.pl, gdzie znajdziecie wszelkie analizy. Osobiście też zapraszam Was na profil z kortu informacje tenisowe, żeby tam również zdobyć potrzebne informacje. A oprócz tego zachęcam Was właśnie do pozostania z kanałem Tennis by David na YouTubie, gdzie wkrótce też pojawią się kolejne ciekawe materiały i filmiki. Na sam koniec jeszcze ponawiam tutaj propozycję od Dawida Wiktorskiego, żeby sobie skorzystać z oferty od firmy Forbet. Kto tylko chce, kto ma ochotę, można z kodem TBD sobie taki pakiet powitalny odebrać. Tak więc jeszcze raz to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do samego końca odcinka nagrywany o godzinie 4:35 aktualnie. Także jeśli tutaj jakieś były niewłaściwe wypowiedzi z mojej strony, to oczywiście najmocniej przepraszam za to, no ale pora jest jaka jest. Ale chciałem dla Was nagrać taki specjalny materiał, żebyście mogli sobie go obejrzeć. Także trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.